Przez najbliższe dwa tygodnie nasza ramówka będzie wyglądała nieco inaczej niż zazwyczaj. Lato skłania do odpoczynku i dlatego przez najbliższe 14 dni na naszej antenie zagoszczą nieco lżejsze audycje. W poniedziałek 23 lipca zaprosimy do obejrzenia obszernej relacji, a właściwie zapisu rozmowy z Jerzym Skolimowskim i jego gościem Tomaszem Organkiem, która odbyła się zaledwie kilka dni temu w suwalskim Cinema Lumiere. Środę proponujemy spędzić w towarzystwie Erika Bardona. Legendarnego frontmana, równie legendarnych animalsów. Jak wspomina swój pierwszy pobyt w Polsce, ten z lat 60. ubiegłego wieku, czym inspiruje się w swojej twórczości, którzy Polacy wywarli na nim największe wrażenie i jak wpłynęli na jego życie i osobowość. O tym wszystkim traktuje opowieść, jaką uraczył dziennikarzy podczas Suwałki Blues Festival. Piątek to spotkanie z bestią z Brazylii, Nuno Mindelisem, znakomitym gitarzystą Nieco tajemnic jego życia, dzieciństwa i niezwykle interesująca opowieść o inspiracjach artystycznych. Kolejny tydzień to trzy wydania Suwalskiej Kroniki Filmowej. Przypomnimy Państwu Suwałki sprzed 14 lat. Warto powędrować w tę kalendarzowo nieodległą podróż, by uświadomić sobie jak wiele wokół nas się zmieniło. Zapraszamy!